Niewiarygodny, wspaniały, rewelacyjny. Takimi słowami krośnianie określają w mediach społecznościowych Antoniego Plichtę. Z uwagą śledzimy poczynania naszego najlepszego lekkoatlety, który uczestniczy w Mistrzostwach Europy U20 odbywających się w Boraz. Ze wszystkich stron płyną gratulacje. Burmistrz Krosna-Odrzańskiego napisał na swoim profilu. I jak tu nie być dumnym z naszych krośnian? Krzysztof Wesołek, trener, wykonał fantastyczną robotę. Antoni poświęcił wiele godzin, a dzisiaj nas rozpiera duma. W czwartek odbywały się ćwierćfinały i półfinały w biegu na 100 metrów. W półfinale pobił swój rekord życiowy i z czasem 10 sekund 43 zameldował się na mecie jako drugi, awansując do finału. Włoch jest pierwszy, Polak walczy o drugie miejsce. Jest chyba tak, Plichta będzie drugi, 10.42, biegł 1,2 metra na sekundę. Wyrównana była i zacięta ta rywalizacja między Polakiem i Niemcem. Dzień później odbyły się finały i zobaczmy to wszyscy. Na torze trzecim wypada już w Hispanmonę. Polak dzielnie tutaj walczy, ale chyba nie będzie się liczyć. Kontuzja też Azu. Polak jest drugi chyba. Tak jest, tak się wydaje. Nieprawdopodobna historia. To chyba Włoch Paisan, który miał 10 sekund i 38 setnych, przyjechał tu z drugim czasem. Azu, jakaś kontuzja, zupełnie niespodziewana historia. 10.52, 6 setnych wolniej niż w półfinale biegnia startowych, aby zaznaczyć swoją obecność. No i tutaj finisz, rzut na taśmę. Wielkie gratulacje dla Antoniego Plichty i jego trenera Krzysztofa Wesołka.